Halo, cześć kochani! Dziś zaczynam vlog trochę później, bo jest już 12. Nawet jeżeli dzisiaj bardzo rano wstałam, bo wstałam o 8, bo poszłam zrobić sobie badanie krwi, potem poszłam na zakupy, ale jest tak gorąco, że daj spokój. Po prostu siły nie mam, więc jestem sama w domu w tym weekendzie, bo Giuliano jest w Rimini na festiwalu marketingowym. Ja nie pojechałam. No i tak, więc po prostu jest tak gorąco, że potrzebuję trochę pobyć na klimatyzację, więc jadę do Ikei. Zdecydowałam się, że jadę do Ikei i właśnie to jest dobra pora, żeby pojechać do Ikei, bo jest mniej ludzi, bo tutaj jest za jakąś godzinkę niecałą będzie pora obiadowa, więc na pewno będzie mniej ludzi w środku sklepu i więcej będzie tam jadło coś, więc po prostu pójdę i tak naprawdę muszę parę rzeczy tylko kupić, ale tak naprawdę jadę tam, bo chcę trochę klimatyzacji i właśnie przez okazję to kupię parę rzeczy, które potrzebuję. I tak, tyle. Chodźcie ze mną. Zakupy się udały. Czas na obiad! Więc tak wygląda mój dzisiejszy obiad. Znalazłam w zeszłym tygodniu taki oto tzatziki z firmy Zorbas, który robi bardzo dobrą fetę, więc spróbuję, jak to będzie smakowało. I mi jeszcze zostało z paru dni temu papryka i do niej dodaję tutaj taki sosik i będą dwie owoce, bo jest tak gorąco, że po prostu nie chce mi się gotować, więc będą same rzeczy zimne. No i obiad jest już gotowy, jak fajnie, że w ciągu 2 minutach można mieć obiad gotowy. Tu jest Laura, zaraz oglądam filmików, które nie oglądałam. W ogóle ta papryka to jest bardzo łatwa do zrobienia. Je się ją na zimno, ale się ją gotuje po prostu w piecu. Jakbyście chcieli wiedzieć, jak je się robi, to dajcie znać, ja zrobię Wam filmik, bo naprawdę będzie bardzo proste. Takie chyba będzie najkrótszy filmik ever na moim kanale. I do tego właśnie dodałam taki sosik z olej, sól i szczypiorek. I spróbujemy, jaki jest ten tzatziki. On trochę taki... powinien być taki trochę gładszy. Zobaczymy, jak on będzie smakował. I jakby się ktoś pytał, to taki owoc, one nie wyglądają najlepiej, ale niestety, jak jest tak gorąco, to tak jest. To jest, nazywa się perkoka. To jest przeróbka po prostu, którą się kiedyś zrobiło i nadal się robi. To jest pomiędzy brzoskwinią, czyli ona ma większości brzoskwini i morele. Ona po prostu jest mieszana, morela z brzoskwinią. Jest bardzo, bardzo dobra, bo ja brzoskwini tak za bardzo nie mogę jeść, ale właśnie tych perkoka to dla mnie są super, więc smacznego! Więc obiad zjedzony, było pyszne. Te tzatziki były bardzo, bardzo dobre. Chyba kupię jeszcze raz. Było trochę drogie, ale to jest takie dobre. Nie będę musiała tego zrobić, bo Giuliano
nie je ogórków. Praktycznie, no można powiedzieć, że nie je i w ogóle takie. On je tylko tak mizerię, tak, ale tak ciut, jak jesteśmy w Polsce, ale tak normalnie właśnie ogórków nie je, więc jak kupuję, to kupuję tylko dla siebie, więc staram się kupować, jak go nie ma, tak żebym nie musiała gotować dwa dania za każdym razem. Więc po prostu jak mogę zjeść te rzeczy, które bardzo lubię sama, to bardzo się cieszę. To jest jedno z tych rzeczy, które jest plusem mieć męża, który podróżuje służbowo. Że po prostu można szybko zrobić jedzenie dla siebie, bo nie, dla samej siebie nie chce mi się starać tak bardzo, żeby zrobić obiad czy kolację, tak jak jesteśmy we dwoje, i do tego można zjeść to, co lubimy najbardziej, więc jest it. Więc tak, teraz oglądam jeszcze trochę YouTube'a, bo po prostu jestem bardzo zmęczona. Poczekam jeszcze trochę, bo jeszcze będę musiała wyjść, już mi się nie chce, ale po prostu muszę, bo muszę iść zrobić zdjęcia na prawo jazdy, bo będę musiała zrobić nowe prawo jazdy w tym roku, bo już minęło 10 lat, odkąd zrobiłam prawo jazdy pierwszy raz i czuję się bardzo stara z tego powodu. Więc po prostu muszę zrobić nowe zdjęcie, bo nie mam, bo jakbym miała, to bym nie poszła zrobić. I właśnie w tym tygodniu pójdę sobie zrobić nowe prawo jazdy. No niestety. Tak to jest, tak to wygląda. I tak. Chyba później pokażę Wam, co kupiłam w Ikei, ale jak na razie po prostu muszę odpocząć, bo mam dosyć chodzenia, ruszania się i w ogóle, więc po prostu włączam telewizję i będę oglądała z telewizji YouTube'a nawet, bo w ogóle mam straszne problemy z iPadem, który po prostu wariuje, jak oglądam YouTube'a. Dziękuję bardzo. Więc tak, nie mogę oglądać YouTube'a z iPada, nawet jeżeli bardziej lubię tak oglądać. I będę musiała oglądać z telewizji. Bo komputer już dziękuję, bo będzie mi za ciepło trzymać go przy nogach, więc tak. I więc zobaczymy się później. Przez to, że trochę mi energii brak i tak naprawdę zjeść obiad i nie pić kawy zaraz po jest dla mnie bardzo dziwne, to postanowiłam sobie zrobić kawę z lodem, więc pokażę, jak to się to robi po prostu. We'll be right back.
pyszne. No więc, kochani, nadszedł czas, żeby wychodzić znowu z domu i iść zrobić zdjęcie. Ale czuję się stara. I mam już zdjęcia. Chyba widać, jak bardzo się spociłam. No, niestety. Tak to jest, jak się mieszka we Włoszech. Znaczy w Turynie, tak naprawdę. No, marzy mi się prysznic, ale niestety muszę ogarnąć dom. Więc czas wziąć się w garść i coś robić. Jeszcze. W końcu się wykąpałam. Jest 15 po 8. Po prostu siły nie mam, a do tego Giuliano właśnie wraca, próbuje wracać do domu, ale niestety pierwszy pociąg z trzech, który wożą go do domu, pierwszy pociąg miał pół godziny spóźnienia, czy 25 minut, coś takiego. Więc on ma tylko jedną minutę na zmianę, na przesiadkę po prostu, więc trzymajmy kciuki, żeby się udało, bo jak się nie uda, to nie wiem, jak on wraca stamtąd, wróci stamtąd i o której tak naprawdę, bo i tak miał wracać o 11 wieczorem, a jeżeli ucieknie mu pociąg, to będzie po 12. Biedactwo. Niestety, tak to jest z pociągami tutaj we Włoszech. Jest okropnie. Są strasznie opóźnienia. Po prostu no nie opłaca się za bardzo jak dla mnie, ale jest dobra metoda, żeby podróżować po prostu. Tylko, że po prostu no obsługa nie jest najlepsza. Przynajmniej nie, no nie jest najlepsza po prostu. Każdy, który mieszka we Włoszech, narzeka po prostu. Więc tak to jest. Ale przyszedł czas Wam pokazać, co kupiłam w IKEA. Dobra, tak naprawdę pojechałam do IKEA, żeby kupić właśnie tej ramki. O, postawię ją tutaj, bo chcę w niej to wkładać, ten obraz, plakat, który, o, jakby nieładnie wyglądał, co kupiłam w Polsce, więc tak. I to jest właśnie ta nowa seria tych ramek, tych bardzo tajnych, znaczy nie tajnych, tanich, tak, tanich. Dalej, co my tu mamy? Strasznie dużo pierdółek kupiłam i parę potrzebnych rzeczy. Usiądę, bo inaczej nie dam radę. Tutaj mam lustro. O, tam to ja jestem. Mam lustro. Taki stojący. O, tutaj komary mnie ugryzły, więc nie przejmujcie się. Taki stojący, bo po prostu nie miałam tutaj w nowym mieszkaniu, więc sobie kupiłam. On kosztował jakieś 5 euro. A tutaj mam nawet paragon. Potem kupiłam taką. O, tą. To może być do wody, czy na przykład do kwiatów też. No, bardzo fajne. Mało kosztował. On 1 euro, czy coś takiego kosztował. 1,50 euro. O. Dalej to kupiłam runnera takiego, on jest w trzech kolorach, on bardzo dobrze pasuje do naszego wnętrza, więc kupiłam takie, te są rozmiary tutaj.
Dalej kupiłam dwa takie do szycia, bez szycia. Takie coś. Nie wiem, jak się to nazywa po polsku. To się tak wkleja właśnie, żeby na przykład skrócić spodnie czy coś takiego i żeby właśnie to zadziałało, to używa się no wiecie o co mi chodzi, po prostu brak mi słów dzisiaj, przepraszam, jestem przemęczona, więc takie dwa kupiłam, bo zawsze się przydadzą. Kolejne potrzebne rzeczy to był taki dispenser do mydła w łazience i kupiłam do niego kubek i one są z plastiku. Słychać? Bo musiałam zmienić, bo tamten co żeśmy mieli też z Ikei, to po prostu ileś tam miesięcy użycia to po prostu czuć z brodu żelaza. Więc na pewno coś jest tam nie tak w tym. A potem kupiłam taki oto wazon. Doniczkę, nie wiem jak się to nazywa. Wazon chyba. Taki o, teraz nie będzie widać fajnie tego koloru. On jest na... Tutaj wygląda bardziej na niebieski, ale tak naprawdę jest niebiesko-zielony. Chcę go stawić w łazience, ale jeszcze mi brakuje gdzie postawić ją, ale nieważne, już kupiłam. Te w ogóle źle kupiłam. Myślałam, że to będzie pokrywka do tego. O, takie coś, a to jest pod spód takich właśnie kubków, ale moja mama ma takie kubki, więc dam jej po prostu, będzie miała dwie więcej, dwa więcej. Najfajniejszą rzecz, którą kupiłam, a nie najpierw, pokażę Wam to jest kub. Ja mam tego mnóstwo, potrzeba jeszcze jednego, żeby pod uszkiem to wkładać i kupiłam kolejny. A najfajniejszy zakup to są takie kwiaty, które są na bateriach po prostu i można ich używać, żeby ozdobić swoją jak się do stołu nastawi po prostu. I są właśnie w trzech kolorach, czyli pomarańcz, czerwony i różowy i kupiłam dwa takie. O. I zaraz Wam powiem, ile mi one kosztowały. $4,99 za jednego. Pomyślałam, że na pewno będzie okazja z nich skorzystać na jakąś kolację czy obiad, które będę przygotowała. I ostatnie zakupy. Ja zawsze, jak ja idę sama do Ikei, to sprawdzam, gdzie jest, tutaj nazywa się Angolo delle Occasioni, czyli róg okazji, promocji. I to są tam, i tam można znaleźć wszystkie rzeczy, które na przykład były na wystawie, czy ostatnie części. I takiego typu rzeczy, czy może są tak ciut zniszczone i nikt je nie chciał. I one kosztują o wiele mniej. I kupiłam takie dwa. To jest po prostu papier, żeby do prezentów świątecznych, bo to jest z kolekcji świątecznej, a za nią zapłaciłam 50 centów. One normalnie kosztują około euro 50, coś takiego, więc wzięłam od razu dwa, to jest Rosgold czy coś podobnego do tego i bardzo mi się spodobał. Jak widzicie, tutaj jest trochę zniszczona na przykład. Tu jest trochę zniszczona, ale co mi z tego? Ja będę
z innego punktu tego brała i będę miała z czym zapakować wszystkie prezenty w tym roku na święta i mam to z głowy i mało za to zapłaciłam, więc super. I tak wygląda moja kolacja, czyli awokado toast. Niestety awokado był mniej dojrzały niż myślałam, więc nie będzie tak samo smakował, ale no cóż, już otworzyłam go, więc musiałam go zużyć. No i co? Jadę po męża.